Neuroborelioza. Objawy. Jak rozpozna borelioz układu nerwowego? Neuroborelioza to choroba, której objawy są bardzo podobne do objawów depresji. Atakuje ona układ nerwowy, powodujące postpłucy proces zapalny tkanki nerwowej. W zale kreska noci od tego, w jakim stadium choroby znajduje się osoba chora. Mog pojawi się na przykład zaburzenia emocjonalne, jadłowstrzymanie, a nawet psychoza. Sprawdź, jakie są objawy neuroboreliozy. Neuroborelioza to borelioza układu nerwowego, a jej objawy są bardzo podobne do objawów depresji. Neuroborelioz, która jest jedną z postaci choroby z Lyme, wywołuje ertki Borrelia burgdorferi. Bakterie te trafiają do organizmu człowieka po ugryzieniu przez zaka kreska onego kleszcza i atakują układ nerwowy. Szacuje się, kreska eka ertkiem Borrelia burgdorferi jest zaka kreska onych 10-30% kleszczy. Natomiast neuroborelioza stanowi 15-40% spośród wszystkich przypadków boreliozy. Neuroborelioza, objawy w wyniku zaka kreska eniaka ertkami Borrelia burgdorferi dochodzi do procesu zapalnego tkanki nerwowej. Zajcie układu nerwowego przez kaertki mo kreska e nastpitu kreska pozaka kreska eniu, po kilku miesiącach, a nawet po kilku latach od ugryzienia przez kleszcza. Wynika to z wielu czynników, m.in. z odmienności immunologicznej kreska dego czezbowieka i predyspozycji bakterii do zajmowania układu nerwowego. Zaka kreska E nie wyzwala wielokreskanych odpowiedzi organizmu, które pojawia się w poszczególnych stadiach choroby i stadium objawy, takie jak fibromialgia, czyli bolesno układu ruchowego przecinek doktor kreska eniami, mi i bagodna depresja, pojawia się po około 2-3 tygodniach od ugryzieniu kleszcza. Charakterystyczny rumiec w drójcy pojawia się u 50% zaka kreska onych osób. 2 stadium 4-6 tygodni lub kilka miesięcy po ugryzieniu pojawia się 3 typy objawów. Pierwszy typ objawów, przeczulice, czyli nadmierna wra kreska liwociabana bodźce zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne, na przykład nadmierna stymulacja kory mózgu, dotyk, parestezje mrowienie, doktor tkwienie skóry, bóle korzeniowe niedowbadwiotki, wywołane uszkodzeniem obwodowego układu nerwowego, a nawet pora kreska eniemi, ni. Drugi typ objawów. Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych o cechach zapalenia aseptycznego, ból giebowy, sztywno karku, gorczka, nudno, ci wymioty, wiadbowstrte. Trzeci typ objawów, zapalenie mózgu w 2 stadium choroby występuje rzadziej, drgawki pora kreska enie nerwów czaszkowych, problemy z koncentracją i pamięć, objawy encefalopatii, czyli zaburzenia intelektu, odpienia, i zaburzenia charakterologiczne. W przebiegu neuroboreliozy najczęściej obserwuje się objawy encefalopatii, takie jak zatemczenie i zaburzenia snu, które są wynikiem trudności w zasypianiu, wybudzania się w nocy i senności w ciągu dnia. Na tym etapie choroby szczególnie niepokojące są zaburzenia psychiczne w postaci zaburzeń afektywnych oraz zaburzenia osobowości. W wyniku uszkodzenia ruch kreskanych struktur anatomicznych mózgu dochodzi do zakłócenia procesów hamujących i pobudzających, co mo kreska E objawi się zarówno apatii, zaawansowaną depresji i tendencjami samobójczymi.
jak i stałym rozdrakreskanieniem, wybuchami zboci, atakami agresji, a nawet rukreskanymi formami obsesji i natrycy TV mylowych? Na zaburzenia psychiczne w przebiegu neuroboreliozy, szczególnie na NIS, chorzy, u których rozpoznano wcześniej zespół pelkowo-depresyjny. Stadium przewlekłe pojawia się po miesiącach lub latach od ugryzienia kleszcza. W tym okresie występuje zapalenie mózgu i rdzenia kręgowego z niedowładem kurczowym, trudnościami w chodzeniu oraz zaburzeniami funkcji zwieraczy. Dodatkowo mogą miejsce psychozy organiczne oraz jadłowstrzyk psychiczny, anoreksja, zaburzenia pola widzenia, zaburzenia, wiadomości i o cechach majaczenia lub odpienia, drgawki. Tego typu objawy pojawia się u około 0,5% pacjentów. Postryme syndrome to zespół objawów, które utrzymuje się mimo zastosowanego leczenia boreliozy wywołanej przez kartki Borrelia burgdorferi. Postryme syndrome rozpoznaje się, gdy zaburzenia układu nerwowego utrzymuje się przez ponad pół roku od zakończenia antybiotykoterapii. Objawami typowymi SD długotrwa B, nieustępujące przez miesiące, a nawet lata, bólami, i stawów, uczucie zatemczenia, zaburzenia pamięci i trudności z koncentracji. Przypuszcza się, kreska E tego typu objawy jest wynikiem powolnego ustępowania zaka kreska Enia lub jego przejścia w proces przewlekły i trwałe uszkodzenie tkanek wskutek procesu zapalnego.